Franklin i przyjęcie urodzinowe. Na podstawie odcinka animowanej serii pod tytułem Witaj Franklin, wyprodukowanej przez Nelvana Limited, Neurones France SARL i Neurones Luxembourg SA w oparciu o książki autorstwa Paulette Bourgeois i Brandy Clark. Na podstawie odcinka telewizyjnego pod tytułem Franklin i przyjęcie urodzinowe, napisanego przez Franka Di Teliana. Czyta Weronika Podłucka. Franklin umiał już liczyć i zasznurować sobie buciki. Bez zająknięcia wymieniał z pamięci dni tygodnia i po kolei wyliczał nazwy wszystkich miesięcy. Miał u siebie w pokoju powieszony na ścianie kalendarz z kolorowymi obrazkami. Często zaglądał do niego, żeby sprawdzić na przykład, kiedy jest dzień babci albo dzień dziecka, a chyba najbardziej przejmował się dniem, w którym wypadną jego urodziny. To już niedługo. Mały żółw zaczął niecierpliwie odliczać dni. Urządzi najwspanialsze przyjęcie urodzinowe, jakie tylko można sobie wymarzyć. Franklin zastanawiał się, jak w tym roku będą wyglądać jego urodziny. Zajrzał do swojego albumu ze zdjęciami. W zeszłym roku bawiliśmy się w poszukiwanie skarbów, przypomniał sobie. Pamiętasz, mamo? 2 lata temu mieliśmy bal kostiumowy. Miś przebrał się za klauna, a Ślimak za kowboja. Była świetna zabawa i długo mieliśmy o czym rozmawiać. Co planujesz zorganizować w tym roku? Zapytała z zaciekawieniem mama. Jeszcze nie wiem, odparł żółwik. Ale na pewno będzie to najwspanialsze przyjęcie urodzinowe, na jakim byłem. Następnego dnia Franklin zaprosił na swoje urodziny wszystkich przyjaciół i kolegów z placu zabaw. Co będziemy robić na przyjęciu? Zapytał miś. I jeszcze nie wiem, odrzekł żółwik. Ale myślę, że powinno to być coś wesołego. Koledzy zaczęli na wyścigi podsuwać Franklinowi pomysły. Może mini golf? Zaproponował Ślimak. Słyszałem, że to ostatnio modne. Albo kręgle? Zapytał Lis. Bardzo je lubię. A ja marzę o zjeżdżaniu do wody, powiedziała Gąska. Tak jak na basenie. Franklinowi podobały się wszystkie pomysły. Każdy kolega marzył o czymś innym i każdy proponował coś ciekawego. Ale będziesz musiał wybrać, zauważył Bóbr. Wszystkiego nie da się urządzić naraz. Franklin zamyślił się przez chwilę. A gdybyśmy tak pojechali do wesołego miasteczka? Wprawdzie to jest kawał drogi stąd, ale mielibyśmy tam wszystko, powiedział żółwik. To był dopiero pomysł. Koledzy od razu zaczęli go omawiać. Zapowiadała się niezapomniana przygoda. W domu Franklin od razu podzielił się swoim pomysłem z rodzicami. Ale tato i mama nie wiwatowali z radości. Faktycznie, w wesołym miasteczku jest mnóstwo wspaniałych atrakcji. Zgodził się tato. Tak, zawołał rozpromieniony Franklin. Wszystkich już zaprosiłem. Ojej, westchnęła mama. Rodzice wyjaśnili Franklinowi, w czym problem. Widzisz, synku, wesołe miasteczko jest bardzo drogie, tłumaczył mu tato. Nie stać nas na to, żebyśmy zaprosili tam wielu kolegów. Jeżeli pójdą wszyscy, nie starczy nam pieniędzy na bilety, na karuzele i autka. Będziecie tylko mogli patrzeć, jak bawią się inne dzieci. O, zdziwił się Franklin. Pełne atrakcje moglibyśmy zafundować tylko 2 kolegom, dodała mama. Żółwik poczuł się okropnie. Może reszta kolegów to zrozumie, powiedziała mama, przytulając synka. Franklin nie był tego taki pewien. Reszta dnia była dla Franklina stracona. Nie poszedł na plac zabaw. Nie chciał się pokazywać kolegom. Został w pokoju i ponuro rozmyślał o swoich urodzinach. Tak bardzo chciał uświetnić ten dzień zabawą w wesołym miasteczku, ale będzie mógł zabrać tylko 2 przyjaciół. Kogo wybrać? I co powiedzieć pozostałym? Franklin westchnął ciężko. Czuł, że każdy wybór będzie w jakiś sposób niesprawiedliwy. Nie będą to najwspanialsze urodziny, jakie można sobie wymarzyć. Wieczorem przy kolacji Franklin oznajmił rodzicom, że jednak chce zaprosić wszystkich. Wszyscy mogą przyjść, jeżeli urządzimy urodziny na podwórku, powiedziała mama.
ale w wesołym miasteczku są karuzele i kolejka górska i zjeżdżalnie i strzelnice. Franklin nie umiał zrezygnować ze swojego marzenia. Szkoda, że nie możemy przenieść wesołego miasteczka na nasze podwórko, zażartował tato. Franklin podrapał się w głowę. A właśnie, że możemy, zawołał. Franklin z rodzicami pilnie pracowali przez cały tydzień. Codziennie po południu otwierali warsztat z narzędziami i wyciągali z piwnicy najróżniejsze rzeczy. Wybrali się też do sklepu żelaznego i sklepu z farbami, a potem kupili sporo kolorowych, papierowych ozdób. Na podwórku i w ogrodzie żółwi słychać było tajemnicze stukanie, piłowanie i skrzypienie. Franklin jednak nikomu z kolegów nie powiedział, co oznaczają te dziwne odgłosy. Przygotowywał przecież niespodziankę. Nikt nie mógł się dowiedzieć, co planuje. W sobotę wczesnym popołudniem koledzy zjawili się u Franklina. Nieśli prezenty i byli przygotowani na wyprawę do wesołego miasteczka. – To jedziemy? – zapytał Miś, przestępując z nogi na nogę. – No, nie jedziemy – odparł Franklin. – Co przez to rozumiesz? – Bóbr spojrzał na żółwia pytająco i zmarszczył brwi. Franklin wziął głęboki oddech i wyjaśnił kolegom, jakiego musiał dokonać wyboru. Chciałem, żebyśmy w tym dniu byli wszyscy razem, zakończył. I dlatego chodźcie za mną. Franklin poprowadził gości do ogrodu za domem. Witamy w wesołym miasteczku Franklina, zawołał radośnie. Ojejku, coś takiego. Rozległy się okrzyki podziwu. Przez całe popołudnie Franklin z przyjaciółmi grali w minigolfa i kręgle na trawie. Ślimak był w niebo wzięty. Skakali przez zraszacz na trawniku i zjeżdżali po zjeżdżalni do stawu. Gąska piszczała przy tym z radości. Było też wiele innych zabaw, gier i konkursów. Rzucanie do celu, przewracanie puszek, przypinanie ogona żółwiowi na rysunku. Można było zdobyć nagrody. Potem wszyscy zasiedli do stołu. Koledzy śpiewali 100 lat. Mama wniosła tort i mały jubilat zdmuchnął świeczki. Franklin rozpakował prezenty. Wszystkie były wspaniałe i z każdego niezmiernie się cieszył. Pstryk! Tato zrobił zdjęcie, a koledzy jeszcze raz zawołali. Niech żyje nam! Wieczorem, gdy goście już się rozeszli, Franklin gorąco podziękował rodzicom. Dzięki wam to było najwspanialsze przyjęcie urodzinowe w moim życiu, powiedział. Naprawdę tak myślisz? Ucieszyła się mama. Tak, rzekł Franklin. Przynajmniej do następnego roku.